Do Międzyrzecza przybyła dziś pielgrzymka mężczyzn. Pątnikom towarzyszyło hasło Nowe czasy, nowe zadania. Zamek w Międzyrzeczu i pierwszy w Polsce klasztor założony przez świętego Wojciecha to bardzo ważne miejsce dla historii naszej ojczyzny, podkreśla ksiądz Henryk Grządko. To jest największa twierdza Polski na zachodzie polskim przez całe wieki. Tutaj rozbijały się niejedne nawały. To na tych ziemiach przelała się krew pierwszych polskich męczenników Benedykta, Jana, Mateusza i Krystyna. Dziś do tej kolebki chrześcijaństwa i polskości przybyła ósma pielgrzymka mężczyzn. Uroczystym apelem i salwą honorową uczczono tych wszystkich, którzy oddali swoje życie w walce o wiarę i polskość. Stańcie do apelu! Nowe czasy, nowe zadania to hasło tegorocznego spotkania. Myślę, że można z całą powagą mówić o pewnej wojnie kulturowej i cywilizacyjnej, która nas dotyczy. No a rolą mężczyzn zawsze było to, że trzeba na tej wojnie po prostu stawać, prężyć pierś i mięśnie po to, żeby dać odpór tej nawale. Mówił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Ważne jest też wychowanie młodego pokolenia. Dlatego wielu mężczyzn pielgrzymowało dziś ze swoimi dziećmi. Jak mówią, zabrali je ze sobą, by od małego zaszczepiać w nich ducha chrześcijaństwa i patriotyzmu. Bo jeżeli rodzic robi to, czy tata robi to, to dzieci też to naśladują i ewentualnie wyciągają jakieś wnioski. To ważne, tym bardziej, że z zachodu nadciąga wiele zagrożeń, które bezpośrednio uderzają w rodzinę i jej najmłodszych członków. Dlatego wartości trzeba dbać w naszych domach. To jest cała subkultura, podkultura, która każdego dnia buduje przeciwwagę dla naszych wartości. Dlatego dla mnie najważniejsze jest zbudowanie najpierw wartości z synem. To Maryja jest ostoją polskiej rodziny, przypomniał mężczyznom metropolita szczecińsko-kamieński ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Wraz z nimi modlił się w sanktuarium świętych męczenników międzyrzeckich, aby Matka Boża stała w obronie polskich rodzin. Pomóż całemu polskiemu domowi, rodzinie polskiej, by zaczęła znowu patrzeć we właściwym kierunku, byśmy się nie bali być pobożymi gospodarzami w naszym polskim gospodarstwie. Obrona małżeństwa, rodziny, życia, kościoła i ojczyzny to też zadanie i wyzwanie dla mężczyzn. Ważne w jego wypełnianiu jest pogłębianie życia modlitewnego i sakramentalnego i temu właśnie służyła dzisiejsza pielgrzymka.